Jeżeli myślisz sobie o najrzadszym itemie w Minecrafcie, to w twojej głowie na pewno pojawia się jajko smoka albo na przykład kok. Co jednak jeśli powiedziałbym ci, że jesteś w błędzie? Ostatnio na moim serwerze tkmc.pl miała miejsce aktualizacja trybu RFSMP, która oprócz tego, że wprowadziła świąteczny klimat, to dodatkowo wprowadziła nowe, customowe itemy, które na ten moment są najcięższymi itemami do zdobycia. Dlaczego? Tak jak widzicie, na spawnie pojawiła się nowa skrzynka, świąteczna. Tylko dzięki niej jesteśmy w stanie zdobyć nowe przedmioty, takie jak laska cukrowa, czy zamrożona śnieżka. Czy to oznacza, że jedyny sposób, w jaki mogę je zdobyć, to przez zakupienie skrzynki za prawdziwe pieniądze? No nie do końca. Wraz z całym wydarzeniem na serwer został dodany również NPC o nazwie Święty Mikołaj, u którego poprzez wykonanie paru czynności możemy zdobyć taką skrzynkę za darmo. Bez zwlekania stworzyłem nowe konto w Minecrafcie, aby wcielić się w postać normalnego gracza, a następnie wszedłem na serwer. Po dołączeniu od razu pobiegłem ściąć pierwsze drewno. Jednak wtedy przypomniało mi się, że mogę ominąć ten żmudny etap zdobywania podstawowych itemów poprzez zakup rangi na stronie serwera, dzięki której uzyskam dostęp do kita z potrzebnymi mi przedmiotami na start. Udałem się więc na spawna i zanim odebrałem swój kit, to stwierdziłem, że odbiorę jeszcze darmowy klucz za dołączenie na Discorda. Z pierwszej skrzynki wydropił mi mending. Wiedziałem, że na rynku chodzi on w okolicach $1000, dlatego też od razu go wystawiłem. Z drugiej skrzynki natomiast wydropił mi zwój fioletowy, czyli przedmiot, dzięki któremu jestem w stanie dosłownie dodać sobie serce i posiadać ich więcej niż 10. Był to bardzo fartowny drop, ponieważ item ten chodzi na rynku w okolicach $2000 do $4000, a więc dlatego go tak samo wystawiłem na rynku. No dobra, ale wracając do najrzadszego przedmiotu. W jaki właściwie sposób zamierzam go zdobyć? Tak jak już mówiłem, na spawnie pojawił się Mikołaj, u którego za punkty zdobywane poprzez m.in. zabójstwa, zjedzone złote jabłka, wykopane bloki, czy też przejęte tereny, możemy uzyskać właśnie klucz do świątecznej skrzynki. Stwierdziłem więc, że wypróbuję teoretycznie najłatwiejszy sposób. Dlatego zatrudniłem się w pracy górnika i zacząłem skopywać się w ziemię. No i właściwie w taki sposób minęło mi kolejne 45 minut gry. Po tym czasie wróciłem się na spawna i okazało się, że przez kopanie zyskałem tylko 15 punktów. Patrząc na to, że muszę zdobyć ich aż 1000, to 15 punktów w godzinę to tragiczny wynik. Jednak i tak nie wyszło najgorzej, bo przez tą godzinę znalazłem chociażby spawner, w którym był koks o wartości około $3000, którego od razu wystawiłem, ponieważ później pieniądze również przydadzą się nam do zdobywania punktów. Teraz jednak musiałem wymyślić coś innego, dlatego też jeszcze raz spojrzałem na listę czynności, za którą dostaję się punkty. I to, co najbardziej rzuciło mi się w oczy, to zabójstwa, za które dostaje się aż 10 punktów za pojedynczą osobę. Jako już jest to tryb RFSMP, to również z łatwością jestem w stanie zlokalizować jaką tylko osobę na serwerze chcę. Takim sposobem już po paru minutach znajdowałem się obok mojego celu. Dosłownie już po chwili zauważyłem nick tego gracza i przez to zacząłem się coraz bardziej stresować, ponieważ wiedziałem, że jeśli w tym momencie zginę, to będę musiał zaczynać wszystko od początku. Jeśli natomiast go zabiję, to zyskam i punkty, i prawdopodobnie jakieś fajne itemy, które będę mógł wystawić na rynku. Okazało się jednak, że gracz ten ma tylko i wyłącznie żelazną klatę. Poczułem wtedy, że jest to idealna okazja na łatwe zabójstwo. Nie myliłem się. Wiem. Nagle z drugiej strony zaatakował mnie kolejny gracz. I pomimo to, że też wcale nie miał dobrych itemów, to jednak miał on na przykład tarczę. A ja nie miałem siekiery, więc nie miałem mu jak jej zbić. Dodatkowo ja właśnie tej tarczy nie posiadałem, więc nie miałem jak blokować jego ataków i dostawałem wszystkie obrażenia. Gdyby jeszcze tego było mało, to znajdowałem się na terenach jego państwa. Przez to nie mogłem ani stawiać kobłebów, ani wylewać lawy, ani wody, ani w ogóle stawiać jakichkolwiek bloków. Przeciwnik jednak szybko stwierdził, że i tak nie ma szans mnie zabić, podczas gdy ja mam na sobie lepszego seta i zaczął mi uciekać. Przez to, że trochę spanikowałem i jego poprzedni przyjaciel odwrócił moją uwagę, udało mu się uciec. Trochę wtedy nie wiedziałem, co zrobić, więc pod wpływem emocji po prostu wróciłem na spawna. Pewnie teraz pomyślicie, że sobie odpuściłem i po prostu zacząłem szukać nowych osób na mapie. Nic bardziej mylnego. Trochę lepiej się uzbroiłem, tworząc m.in. tarczę, a następnie teleportowałem się na home'a, którego ustawiłem dosłownie obok państwa, w którym przed chwilą walczyłem. Dzięki czemu dosłownie prawie pokonałem gracza, który wcześniej mi uciekł, ponieważ i tym razem się to nie stało. Zamknął się on w domku i właściwie to nie mogłem do końca nic z tym zrobić. Gdy tak jednak sobie koło niego chodziłem i rozmyślałem plan, w jaki sposób mógłbym go do siebie zwabić, ktoś w tym momencie kupił mojego koksa, którego wcześniej znalazłem w spawnerze i wystawiłem za aż $4000. Utworzyło mi to w głowie jeden plan. Tak jak już mówiłem, gram na trybie RFSMP, którego mechanika polega m.in. na podbijaniu sobie państw. Działa to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli państwo posiada na przykład 4 czanki, a ja będę stał na jednym z nich i wpiszę komendę pwojna, to rozpocznę wojnę z mistrzem. Jeśli uda mi się go pokonać, zyskuję podbitego czanka i tym samym włącza się on do mojego państwa. Przez co mogę sobie tam kłaść bloki, niszczyć je, a także mogę na przykład otwierać drzwi. W taki też sposób będę mógł podbić czanka, w którym w tym momencie znajduje się ten gracz. Jest tylko jeden mały problem. Aby to zrobić, potrzebuję posiadać państwo, którego ja w tej chwili nie posiadam. Jednak na szczęście tak się składa, że założenie państwa kosztuje tylko $750. A ja dosłownie przed chwilą zyskałem 4000 za sprzedaż złotego
jabłka. Dlatego też odsunąłem się trochę od wrogiego państwa i gdy już miałem zakładać swoje własne, to nagle usłyszałem kroki. Okazało się, że mój wróg sam do mnie przyszedł i wcale nie musiałem podbijać mu państwa, aby go do mnie zwabić. Na całe szczęście tym razem walczyliśmy już poza kogokolwiek państwem, więc stawianie kobłebów było jak najbardziej możliwe. I wiecie co? Nawet dało mi to wygraną, ponieważ dzięki nim z łatwością zabiłem mojego przeciwnika. Zadowolony z wygranej wróciłem na spawna, żeby zobaczyć ile punktów na tym udało mi się zyskać. No i nie zgadniecie, dzięki temu zyskałem aż 60 punktów, przez co łącznie miałem ich aż 75. Tego dnia było już bardzo późno, a więc po prostu poszedłem spać. Następnego dnia, gdy wbiłem na serwer, pierwsze co zrobiłem, to przeteleportowałem się na losowe koordynaty i założyłem tam państwo. A to wszystko dlatego, że zdałem sobie sprawę z faktu, że posiadam już naprawdę całkiem fajną sumę pieniędzy, dzięki której będę mógł zakupić trochę terenów, które wycenione są na 10 punktów każdy. Taką metodą posiadałem już ponad 100 punktów, czyli 10% z mojego celu. Stwierdziłem, że jest to nawet łatwy i przyjemny sposób na ich zdobywanie, więc aktualnie skupiłem się bardziej na zdobyciu jak największej sumy pieniędzy, za którą kupię kolejne tereny. Dlatego też sprzedałem Shulker Shella z mojego ekwipunku za 1000 dolarów, odebrałem 100 dolarów z dzisiejszego kalendarza adwentowego, a także na rynku zakupiłem zwój po zaniżonej cenie i wystawiłem go drożej. Dzięki temu na moim koncie posiadałem już 7000 dolarów. Stwierdziłem jednak, że wolę nieco lepiej spożytkować zarobione pieniądze i zamiast wydawać wszystkich pieniędzy na tereny, uzbieram 10 000 i kupię pewien przedmiot, który znacząco pomoże mi w zdobywaniu jeszcze większej ilości punktów. Tak więc znowu, poskupowałem itemy z rynku, wystawiłem je drożej i kopałem. I w ogóle to znalazłem geodę, która sama w sobie jest dużo warta. No i przy okazji też jest spora i szybko się ją kopię, przez co szybko mogę zdobywać punkty. Aż w końcu na moim koncie znalazło się ponad 10 000 dolarów. Od razu po zdobyciu takiej kwoty udałem się na spawna i zakupiłem wiertło o wartości właśnie równych 10 000 serwerowych dolarów. Dzięki wiertłu będę mógł w bardzo szybkim tempie kopać bloki i zdobywać za nie masę punktów. Tak przynajmniej myślałem, ponieważ w praktyce okazało się to być o wiele wolniejsze niż myślałem. Dodatkowo, gdy tak chwilę sobie pojeździłem, to zauważyłem, że maszyna straciła już prawie połowę swojego HP. Zorientowałem się wtedy, że nie ma to jakiegokolwiek sensu i wystawiłem lekko zużytą maszynę na rynek za 6800 dolarów. A więc podsumowując mój zakup, byłem tylko 24 punkty na plusie i aż 3000 dolarów w plecy. I w ogóle po wszystkim jakiś gracz bez seta chciał się do mnie tepnąć, przez co zdobyłem darmowe 10 punktów. Po tym wszystkim w sumie nie miałem pojęcia, jaką dalej mam obrać taktykę, więc póki co stworzyłem enchantowaną wędkę, zebrałem trochę drewna i zbudowałem taki oto prowizoryczny schron, gdzie będę łowił ryby, za które również dostaje się punkty. Podczas łowienia raz na jakiś czas oczywiście wchodziłem też na rynek, żeby jak zwykle skupywać z niego tanie itemy i wystawiać je na nowo po zawyżonej cenie. W międzyczasie w głowie przewinęło mi się parę planów na zdobywanie punktów w dużych ilościach. Pierwszym z nich było w jakiś sposób zdobycie kilofara Skala, który jest jedynym możliwym do zdobycia netherytowym kilofem na serwerze. Podczas kopania ma 1% szans na nadanie nam efektu szybkiego kopania, a także da się na niego założyć enchant wydajności 8, co powoduje, że niszczymy bloki z bardzo dużą prędkością. Minusem jednak było to, że taki kilof, a także książka wydajność 8 na serwerze są bardzo rzadkimi przedmiotami. I jeśli chciałbym je w jakikolwiek sposób zdobyć, to musiałbym wydać na to z kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Taka opcja dlatego też od razu odpadała. Jednak po krótkim namyśle dosłownie mnie oświeciło. Punkty dostajemy nie tylko za kopanie kamienia, ale też za wszystkie inne bloki, które możemy zniszczyć. Zacząłem wtedy myśleć, jaki blok rozwala się równie dobrze na hita i do którego nie będę potrzebował wydawać kilkudziesięciu tysięcy dolarów na kilof. I już po kilku dobrych minutach namysłu pewien blok wpadł mi do głowy. Tak więc po około godzinie łowienia przestałem z sumą ponad 300 punktów na koncie. A następnie musiałem skądś zdobyć 30 poziom, aby móc wykonać mój plan. Nie wiem dlaczego pomyślałem, że najszybciej zdobędę go po prostu zabijając graczy i przejmując ich level. Proszę. Dobra, pięknie. Jednak tak jak widzicie, z tego gracza nie zdobyłem żadnego expa. Dosłownie nic. Kolejnym moim pomysłem na zdobycie expa było kupienie rzadkiego klucza z rynku i modlenie się o to, aby wydropiły mi butelki z expem. Nie zgadniecie. Błagam i... Nie mam. Stwierdziłem więc, że po prostu zdobędę go najprostszą metodą, czyli kopaniem. Gdy posiadałem już level 29, stwierdziłem, że zaryzykuję i przyjmę prośbę o teleportację od gracza, który podczas kopania dosłownie non-stop mi ją wysyłał. Na początku wydawało mi się, że mam duże szanse, ponieważ mój przeciwnik ciągle uciekał i musiał jeść złote jabłka. Parę razy nawet udało mi się go zakobłebować, jednak za każdym razem szybko z tych kobłebów wychodził i ledwo co mu zadawałem. Sytuacja zaczęła trochę wychodzić spod kontroli, kiedy to ja wpadałem w kobłeby, bo przez to dostawałem naprawdę potężne obrażenia. Dodatkowo nie mam pojęcia czemu, nie miałem w moim wiaderku wody. Musiałem się więc szybko po nią wrócić. Jednak gracz ten był ciągle za mną, przez co wciąż dostawałem solidne obrażenia. Gdy już podniosłem wodę, to nie mam pojęcia czemu, ale sam zabudowałem się w kobłebach. W tym momencie czułem, że jestem już naprawdę blisko śmierci. Czułem, że nawet nie mam jak uciec. Kurde.
Zginąłem i straciłem wszystko. Co prawda nie miałem jakichś bardzo dobrych przedmiotów, więc o to się jakoś bardzo nie martwiłem. Gorsze dla mnie było ponowne zbieranie 30 poziomu do wykonania mojego planu. Tym razem postawiłem po prostu na kopanie, bez żadnych komplikacji. Jednak nie zgadniecie, co się stało. Gracz, który przed chwilą mnie zabił, w dalszym ciągu co chwilę wysyłał mi prośbę o teleportację. W mojej głowie narodził się więc genialny pomysł, że skoro wcześniej nie mogłem zabić go poprzez zwykłą walkę, to muszę zabić go podstępem. Plan był taki. Buduję bardzo prowizoryczną pułapkę nad lawą, która nie ma żadnego prawa zadziałać. Następnie teleportuję tam gracza, podkopuję go, przez to wpada on do lawy i dostaję od niej spore obrażenia. Jednak jak wyszło w praktyce? Totalnie nie wiem, co ja w tym momencie zrobiłem. Chciałem hitnąć tego gracza, żeby naliczyło mi za niego punkty, jednak trochę mnie przyćmiło i nie zdałem sobie sprawy, że ochrona od obrażeń po teleportacji będzie aż tak długa. Na początku myślałem, że może jeszcze mam jakieś szanse na ucieczkę. Jednak wszystko zmieniło się, gdy zamiast postawić pod sobą bloków, postawiłem lawę. Nie, co robię? Przez tą sytuację po raz drugi zginąłem. Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Mogłem go skopać najpierw i go potem zacząć hitać. Nie pozostało mi teraz nic innego, jak po raz trzeci rozpocząć zdobywanie 30 poziomu. Gdy już zdobyłem odpowiedni level, udałem się do bazy i zenchantowałem łopatę na wydajność 5. Dokładnie tak, po to był mi ten 30 poziom. Jednak musicie mi uwierzyć, że plan ten nie jest tak głupi, jak się wydaje. Dzięki takiej łopacie jestem w stanie z ogromną prędkością niszczyć bloki dirta czy piasku, co wydaje mi się, że da mi naprawdę masę punktów. W taki sposób ze stanem 330 punktów rozpocząłem kopanie. Jedyne, co robiłem przez następny czas, to kopanie, kopanie i kopanie. Ja chodziłem po drzewach, ja stary... Miałem dziewczynę wtedy, stary, ja... Nie ukrywam jednak, że był to naprawdę przyjemny sposób. Tak przyjemny, że nawet nie wiem, kiedy minęła mi godzina kopania. Możesz nie... Co się stało?! Pewnie zastanawiacie się, ile zyskam po takiej godzinie. 200 punktów, co oznaczało, że w tym momencie mam ich już 500, czyli połowę mojego celu. Jednak to jeszcze nie koniec. Podczas kopania sprzedała mi się duża część itemów z rynku, więc jak widzicie, posiadam rekordową liczbę 15 tysięcy dolarów. Spytacie się, co zamierzam z nią zrobić. Połowę wydałem na powiększenie terenów państwa, a drugą połowę zostawiłem na czarną godzinę, dzięki czemu zyskałem kolejne 120 punktów do mojego salda. Tak jak wcześniej, znów udałem się na łowienie ryb, wymyślać kolejny sposób na zdobycie punktów. No i po czasie wymyśliłem. Spójrzcie jeszcze raz na listę rzeczy, za które możemy je zdobywać. Tak naprawdę ostatnia rzecz, jaka mi została, to zadane obrażenia lamie. Chodzi tutaj konkretnie o event lama, który odbywa się w każdy wtorek, piątek i niedzielę o godzinie 18. Podczas eventu na losowych koordynatach pojawia się lama, czyli tak zwana piniata. Po zabiciu jej wypada mnóstwo OP itemów, takich jak na przykład kilofraskala, zwoje, totemy, czy też unikatowa zbroja śmierci. Każdy z tych itemów jest bardzo dużo warty, więc jeśli jakimś cudem udałoby mi się zdobyć ich parę, to zdecydowanie byłbym na wygranej pozycji, ponieważ mógłbym je łatwo spieniężyć, co pomogłoby mi w zdobywaniu reszty moich punktów. Problem był jednak taki, że po mojej ostatniej śmierci nie posiadam żadnych itemów, oprócz jakiejś losowej klaty ze skrzyni AFK. Tak więc ciężko będzie mi pokonać jakiegokolwiek przeciwnika, który również przybędzie zgarnąć item z eventu. Moją jedyną taktyką jest więc trzymanie się z dala od przeciwników i lamy. A gdy zauważę, że lama ma już naprawdę mało HP i zaraz rozsypie itemy, podbiegnięcie po wartościowe przedmioty i natychmiastowa ucieczka. Jako iż w tamtym momencie był wtorek, godzina 17:30, to nie miałem w ogóle czasu na przygotowanie się. Jedyne, co mi pozostało, to czekać na pojawienie się koordynatów. Nastała godzina 18, co oznaczało pojawienie się koordynatów lamy. Bez jakiegokolwiek namysłu zobaczyłem na mapie, na jakim kontynencie się to znajduje, a następnie przeteleportowałem się do Afryki, bo właśnie tam pojawi się lama. Gdy już dotarłem na miejsce, to zgodnie z planem nie zbliżałem się tam aż tak blisko, jednak gdy lama miała już za chwilę się pojawić, to musiałem podejść trochę bliżej, żeby widzieć, w którym momencie zostaje pokonana, aby oczywiście udało mi się zgarnąć jakikolwiek przedmiot. Może zaznam sobie hita. No nie mów, przepraszam. O Jezus Maria. O kurde, jak to się tapnął tu? Nie, on mnie zabił wczoraj dwa razy. Nie mam tak przerąbane. Nie mam nic. W pewnym momencie, gdy tak sobie koło nie biegałem, idealnie wyczułem moment. I dosłownie na moich oczach piniata została pokonana. Mam 10 perł. Podniosłem z lamy naprawdę dużo itemów. I czułem, że moi przeciwnicy są tak zszokowani, że nawet mnie nie gonią. Niestety myliłem się i dostałem od tyłu obrażenia strującej strzały. Przez co trochę się zestresowałem i czułem, że zaraz dostanę kolejną. Takim sposobem nie minęła chwila, a przeciwnik był już za mną. Zginąłem. Totalnie nie wiem, jak znowu do tego doszło, bo plan wydawał się nie najgorszy. Nie ukrywam, że trochę się wtedy zirytowałem, przez to musiałem odpocząć i na jakiś czas wyszedłem z serwera. Gdy zalogowałem się kilka dni później, zauważyłem, że posiadam na koncie ponad 20 tysięcy dolarów. A to wszystko dlatego, że codziennie na chwilę wchodziłem na serwer i przeglądałem rynek w celu znalezienia opłacalnych ofert, które później, jak zawsze, wystawiałem za wyższą cenę. Dodatkowo codziennie odbierałem nagrody z kalendarza adwentowego, z którego nieraz itemy również wystawiałem. Po szybkich obliczeniach odkryłem,
czułem, że kwota, jaką posiadam, będzie w stanie zapewnić mi brakujące punkty do odebrania klucza. Dokładnie w ten sam sposób, co wcześniej. Po prostu zajmę 30 terenów, co da mi sumę 300 punktów. Dobra, jak wydropi mi coś innego niż item świąteczny, to ja się przecież popłaczę. Dobra, i... Jest! Mam to! Mam to! Ja pierdzielę! To, co wydropiłem, to zamrożona śnieżka, czyli jeden z trzech świątecznych najrzadszych itemów na serwerze, który spowalnia i zamraża przeciwnika po jego trafieniu. Dodatkowo jest to item, który po rzuceniu nie znika jak normalna śnieżka, dzięki czemu możemy używać go praktycznie w nieskończoność. Subskrybujcie i oczekujcie odcinka na głównym kanale.